poszybować. Kto nie marzył o tym, aby chociaż raz w życiu spróbować powietrznej przygody? Z wszystkich wymyślonych przez człowieka maszyn służących do unoszenia się w powietrzu, szybowiec posiada najładniejszą sylwetkę. Zawsze mieliśmy doskonałych pilotów, a szybownictwo stało się jednym z naszych narodowych sportów. Kiedy więc kilka lat temu konkurenci zaczęli nas wyprzedzać, porażka była szczególnie bolesna. Dopiero ostatnie Mistrzostwa Świata pozwoliły odzyskać blask polskim szybowcom. Chcemy oddać dziś głos tym, którzy je budowali. Mówią konstruktor i technolog Jantara, inżynierowie Adam Kurbiel i Wiesław Gębala. W roku 1968 to były Mistrzostwa Świata w Lesznie. Okazało się, że jeśli chcemy w ogóle w dalszym ciągu mieć coś do powiedzenia nie tylko w lataniu szybowcowym, a nie chcemy kupować szybowców za granicą, co oczywiście nie pozwalałaby nam już nasza duma. I jeśli chcemy mieć coś do powiedzenia również w przemyśle szybowcowym, no to trzeba bardzo szybko zbudować taki szybowiec. No i od tego się zaczęło. Pierwszy prototyp latał 14 lutego bieżącego roku, a drugi prototyp 13 maja bieżącego roku. Także wystarczyło po prostu szybko i energicznie robić, żeby dopędzić czołówkę świata. W ogóle na Zachodzie się zauważa takie zjawisko, że po osiągnięciu pewnego poziomu, który pozwala ekonomicznie wyrób sprzedawać, tak długo jak długo popyt na te wyroby istnieje, tak długo tam się nie zauważa jakichś dużych zmian. To robił zakład z dużą tradycją. Od 25 lat. Ostatecznie w tym zakładzie robi się szybowce i to dobre szybowce. Kiedyś taka Foka, Zephyr, to wzbudziły podziw. Więc na propozycję Anglików ufundowano taki puchar przechodni dla właśnie najlepszego wyniku w klasie szybowców 19-metrowych. To była drobna niespodzianka, bo nikt nie wiedział, że my przygotowujemy dwa szybowce 19-metrowe. W każdym razie bardzo mało informacji o tym fakcie było w prasie fachowej. Anglicy już prawie mieli ten puchar w rękach, bo oni właśnie Kestrela 19-metrowego produkują chyba od półtora roku. To był niewątpliwie najprzyjemniejszy moment, jeśli chodzi o wyniki Jantara. Chyba dla wykonawców Jantara. Tak, ja akurat byłem, gdy wysiadł pilot.